Żeby prawidłowo zbilansować posiłek roślinny, nie trzeba za każdym razem liczyć mikro- i makroskładników. Można pójść na skróty i wykorzystać metodę tzw. zdrowego talerza odżywiania. Metoda została opracowana przez ekspertów z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda. Metoda dzieli produkty na trzy główne grupy żywieniowe. Warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste oraz źródła białka. Głównym przesłaniem metody talerza jest to, żeby zwracać uwagę na jakość posiłków. Metoda nie określa ilości kalorii, wielkości i ilości porcji, którą należy spożywać w ciągu dnia. Określa za to proporcje pomiędzy głównymi grupami żywieniowymi. Zapotrzebowanie kaloryczne zależne jest od wieku, płci, stanu zdrowia, wagi czy aktywności fizycznej i jest indywidualne dla każdego z nas. Podstawą posiłku powinny być warzywa i owoce, z przewagą warzyw. Idealnie by było, gdyby stanowiły połowę porcji. Niestety, zgodnie z metodą talerza, ziemniaki w tym przypadku nie zaliczają się do warzyw. Bye bye, fryteczki! Ze względu na ich niekorzystny wpływ na poziom cukru we krwi. Idealnie, jeśli w ciągu dnia spożyjesz warzywa w trzech różnych kolorach. Każdy kolor odpowiada za inne wartości odżywcze. Czerwony to likopen, właściwości antynowotworowe. Pomarańczowy to beta-karoten, wspiera układ odpornościowy. Również ma właściwości antynowotworowe. Żółty to witamina C i flawonoidy, wspierają one odporność organizmu. Zielony to kwas foliowy, luteina, flawonoidy, wapń, potas i beta-karoten. Robią więc to wszystko, co pozostałe warzywa i wspomagają mocne kości i wygląd skóry. Biały to oleina, mająca wpływ na odporność organizmu. Niebieski i fioletowy zapobiegają chorobom krążeniowym i nowotworowym. Produkty pełnoziarniste powinny zająć 1/4 talerza. Produkty razowe, kasza jęczmienna, całe ziarna pszenicy, komosa ryżowa, owies, brązowy ryż oraz produkty z nich wykonane, takie jak makaron pszenny razowy, mają łagodniejszy wpływ na poziom cukru i insuliny we krwi niż biały chleb, biały ryż i inne produkty ze zbóż oczyszczonych. Z tego powodu tych ostatnich lepiej jeść mniej. Produkty pełnoziarniste dostarczą organizmowi paliwa do pracy oraz niezbędnych witamin i składników mineralnych. Ostatnią 1/4 talerza powinny stanowić produkty bogate w białko. Bogate w białko są rośliny strączkowe. Zaliczamy do nich fasole, grochy, soczewice, ciecierzyce i orzechy ziemne. Oprócz białka strączki dostarczą Ci żelaza, cynku, wapnia, magnezu i witamin. Dobrym źródłem białka będą również produkty na bazie soi, takie jak tofu czy tempeh. Zdrowe oleje roślinne należy spożywać umiarkowanie. Metoda talerza zachęca do spożywania zdrowych tłuszczów, jednak nie określa, ile dziennie kalorii powinno z nich pochodzić. Lepiej wybierać produkty, które oprócz tłuszczów mają inne wartości, czyli na przykład orzechy i nasiona, awokado czy oliwki. Zawierają one również błonnik, witaminy i składniki mineralne. Jeśli wybierasz olej, to warto wybrać taki o większej zawartości tłuszczów jednonienasyconych, na przykład oliwę z oliwek czy olej rzepakowy. Tłuszcze jednonienasycone obniżają ryzyko miażdżycy i chorób krążenia. Do picia najlepiej wybierać wodę, pomiędzy posiłkami można pić kawę i herbatę. Kawy i herbaty nie powinno się pić w trakcie posiłków, ponieważ utrudnia to wchłanianie żelaza. Najlepiej pominąć słodkie napoje, a sok ograniczyć do jednej szklanki dziennie. Słodkie napoje są źródłem pustych kalorii, ponieważ mają ich bardzo dużo, a nie niosą ze sobą żadnych wartości odżywczych. Kilka lat temu wierzyłam w mit dietetyczny, że trzeba unikać węglowodanów. Tymczasem metoda talerza mówi o tym, że nie liczy się ilość węglowodanów, ale ich jakość, ponieważ niektóre źródła węglowodanów, jak na przykład warzywa strączkowe, warzywa bądź nasiona, mają lepsze jakościowo węglowodany od innych źródeł, jak na przykład białe pieczywo. Nie trzeba oczywiście pilnować proporcji pomiędzy głównymi grupami żywieniowymi w każdym posiłku. Ja na przykład, jeżeli na śniadanie zjem produkty pełnoziarniste, to obiad bądź kolację wypełnię produktami bogatymi w białko. To naprawdę bardzo proste. Wystarczy zapamiętać kilka zasad. To już wszystko. Dziękuję za uwagę, poświęcony czas, subskrypcje i komentarze pod filmem. Do następnego, pa!